Thanks a lot, Yanis. Dziękuję bardzo. Po tej perspektywie międzynarodowej od INSAFE, z całej Europy, od Cyberethics, to była zupełnie inna, bardzo interesująca perspektywa. Wracamy tymczasem do Polski. Zaczynamy od Marcina Sołotkiego z Fundacji Dzieci Niczyje, który będzie opowiadał o kursach e-learningu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie może nazywam się Marcin Sołotki, tak jak powiedziała Stefanie, pracuję na Fundacji Dzieci Niczyje i zajmuję się głównie projektem sieciaki.pl, czyli w zasadzie na zdalną głównym, największym obszarze jest to zdalna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w internecie. Na wstępie zapytam, czy mieli Państwo styczność z projektem Sieciaki, ze stroną sieciaki.pl. Kto z Państwa miał przyjemność widzieć tą stronę? To bardzo mi miło, że tak dużo osób odwiedziło, czy też miało styczność z całym projektem. I trochę o tym projekcie będzie mowa, trochę o sieciakach będzie mowa, bo również my tutaj w Polsce mamy swoje postaci, te postaci istnieją w internecie już od kilku lat. Uczą dzieci. Na początku założyliśmy, że będzie to projekt skierowany głównie do dzieci w wieku od tak mniej więcej 9 do 15 lat. Natomiast z roku na rok musieliśmy tą granicę przesuwać lekko w dół, czyli rozpoczynając w pewnym momencie już od 7 lat, ale też zauważyliśmy, że z naszej strony korzystają również przy pomocy oczywiście rodziców dzieci młodsze, nawet 4-letnie. Natomiast dla 15-latków to zdecydowanie to już jest inna bajka. To jest zbyt dziecięcy świat i trzeba było przemyśleć działania, które miały być skierowane do tej grupy wiekowej, o których też za chwilę Państwu powiem. Organizatorami e-learningu Dziecko w sieci jest Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Grupy TP i Komisja Europejska. Realizatorami kursów, aktualnych kursów jest agencja, która się nazywa Concept Studio, natomiast produkcja platformy, o której też więcej za chwilę powiem, to firma biznesowa Aplikacje. Czy wykorzystywali Państwo w ogóle internet do zdobywania informacji? Pewnie tak, prawda? Natomiast kto z Państwa wykorzystywał internet do tego, żeby móc zdobyć jakąś wiedzę? Czyli tak? Wszyscy. Czyli w pewnym sensie uczestniczyli Państwo w edukacji metodą zdalną, czyli tak zwanym e-learningu, bo jest to nic innego jak wykorzystywanie, najprostsza definicja e-learningu to wykorzystywanie mediów nowoczesnych technologii do edukacji. Oczywiście tych definicji jest jeszcze chyba z 20 dodatkowych, one się trochę rozszerzają to pojęcie. W każdym razie ja od wielu lat zajmując się tym tematem jestem tego zdania, że to faktycznie jest edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i w tym się mieści bardzo dużo. To jest ogromna przestrzeń na wykorzystanie telefonów do zdalnej edukacji, wykorzystanie smartfonów, wykorzystanie iPaków, komputerów, internetu, wszelkiego rodzaju nowoczesnych technologii. Kiedyś uczono też korespondencyjnie i też można było to nazwać w jakimś sensie zdalną edukacją. Doszły do tego nowe technologie i nazwano to po prostu e-learningiem. Dwa zdania dosłownie na temat pamięci. Myślę, że ale Państwu, to ten slajd powinien wyświetlać, albo w ogóle nie wyświetlać, albo wyświetlać na kilka sekund. W każdym razie tylko powiem tyle, że nasz materiał, który przygotowujemy e-learningowy, staraliśmy się ukształtować, czy umiejscowić go na poziomie 90% zapamiętywania, czyli wykorzystujemy symulacje, symulatory i gry w naszej zdalnej edukacji. Mamy nadzieję, że faktycznie zgodnie z tym wykresem, który już powstał dawno temu, w 60-tych latach ubiegłego stulecia, że zapamiętywanie przekazu naszego jest na poziomie 90%. Natomiast przechodząc już do materiałów e-learningowych, które w zasadzie produkujemy od początku istnienia projektu, jest to strona sieciaki.pl, bo dlaczego nie sama strona ma nie być narzędziem do edukowania
w tym przypadku najmłodszych internautów. Teledyski, które przygotowujemy, również są zdalną edukacją, bo nasze teledyski mają w sobie przekaz edukacyjny, bo mówią na przykład o haśle, jakie musi być hasło, że musi być na długie, zawierać litery małe i duże, wykaż się rozsądkiem, każdy sieciak i tak dalej, i tak dalej. To są słowa z tej piosenki. Są jeszcze inne, które dotyczą asertywności, niepodawania danych osobowych, wszystko w rytm hip-hopu. Staraliśmy się poprzez to trafić do tej starszej grupy wiekowej, która słucha hip-hopu po prostu. Do tej starszej grupy wiekowej również jest adresowany komiks. Mają Państwo przyjemność widzieć, czy też mieć, bo był rozdawany, cały czas jest. Komiks już składający się z dwóch części, natomiast wydaliśmy już faktycznie dwie części, rysownik przygotowuje trzecią, przygotowaliśmy również wersję animowaną, także ze strony sieciaki.pl można ten komiks sobie przejrzeć. Mamy kreskówki, o których pewnie więcej będzie mowa jeszcze w jutrzejszym dniu podczas prezentacji narzędzi. Strona przedszkolaki, sieciaki, gry komputerowe, których na razie jeszcze jest niedużo, ale rośnie ta liczba, bo też wiemy, że ta szczególnie młodsza grupa wiekowa, dzieci z klas 1-3, najczęściej wykorzystują internet do zabawy, do grania, wchodząc na strony internetowe, gdzie po prostu są gry. Różne gry, dobre gry, w sensie niosące jakiś przekaz pozytywny, które uczą czegoś, bądź również gry, które niczego nie uczą, oprócz zręczności i szybkim posługiwaniem się myszki, bo kogoś trzeba zastrzelić, kto się gdzieś głęboko kryje za jakąś przeszkodą. Natomiast oprócz takich elementów dodatkowych cały czas działa ten zdalny e-learning w postaci przekazywania dzieciom codziennie informacji za pośrednictwem aplikacji pulpitowej, którą dzieci mogą pobrać ze strony internetowej i którą instalują na swoim komputerze. Są to informacje na temat w ogóle internetu, o nowych stronach internetowych, ciekawych, bezpiecznych stronach internetowych. Przekazujemy tam informacje również na temat działania projektu, co nowego się pojawi w projekcie, ale również informacje o konkursach, które organizujemy, o jakimś specjalnym wydarzeniu, które na przykład dotyczyło konkretnego użytkownika tejże społeczności sieciakowej, użytkowników, których już jest ponad 90 tysięcy. Natomiast to wszystko było w taki sposób niezorganizowane, ta zdalna edukacja. Chcieliśmy to zorganizować i umieścić już fachowo w środowisku e-learningowym, na platformie e-learningowej. Założyliśmy, że przygotujemy kursy dla dzieci ze szkoły podstawowej. To będą dwa kursy. Za chwilę Państwu pokażę i screeny, i kawałek takiego kursu. Kursy dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych, oddzielnie kursy dla rodziców i kursy dla nauczycieli. O ile, kursy szczególnie dla dzieci ze szkół podstawowych oparte są w całości na projekcie sieciaki, to znaczy wykorzystują wszelki arsenał, który mamy. Wykorzystują postaci, wykorzystują gry, teledyski, różne utwory, jakieś quizy, które gdzieś tam się w międzyczasie zgromadziło. Natomiast cały kurs wnosi świeżość do naszego projektu i daje możliwość realizowania tych zajęć w sposób zorganizowany w szkole. Jeśli chodzi o tą grupę wiekową, na dwóch jednostkach lekcyjnych całość trwa trochę ponad 70 minut. I jest podzielona na 8 modułów. Każdy z tych modułów podejmuje temat konkretnego zagrożenia w internecie. 10 minut, każdy moduł mniej więcej trwa. W każdej chwili można zastopować, więc jak zadzwoni dzwonek na przerwę najczęściej dzieje się tak, że dzieci od razu wybiegają z sali, tak? Dobrze, myślę, czy tam, gdzie jest to wszystko jeszcze moderowane dobrze, koordynowane przez nauczyciela, no to w tym momencie można poprosić dzieci o zastopowanie, wychodzą na przerwę, wracają i dalej kontynuują te zajęcia. Mogą kontynuować zajęcia również, czy też tą zabawę w domu. Nauczyciel ma takie możliwości, które dają mu kontrolę nad postępami ucznia, widzi te postępy, o tym też szczegółowo za chwilę powiem. Moduły kursu dla uczniów ze szkoły podstawowej z klas 4-6 również
dotyczą konkretnego zagrożenia, przy czym różnią się, ten pakiet różni się tym, że w tym przypadku wyszliśmy już bardziej od takiego, znaczy od przećwiczenia pewnych zachowań, od sprawdzenia. Każdy moduł zaczyna się quizem, gdzie użytkownik może wykazać się, czy to grając w coś, czy to rozwiązując quiz, a dopiero później jest dostarczana teoria i w sposób taki bardzo skrócony. W poprzednim kursie dla dzieci z klas 1-3 wiedzieliśmy, że po pierwsze te dzieci mają trochę, niektóre dzieci mają mniejszą wiedzę, różny poziom wiedzy na temat internetu, więc żeby był dostosowany kurs do jakby uśredniony, przygotowaliśmy bardzo skrupulatny i dokładny opis, czym jest internet, w jaki sposób się po tym internecie można poruszać, do czego internet jest wykorzystywany. Natomiast w tym przypadku, bardziej w przypadku już dzieci z klas 4-6, już mówimy o tym, kiedy internet powstał, po co powstał, jak działa, już bardziej szczegółowo, co to są serwery, jaka musi być temperatura w serwerowni, żeby te serwery działały, że nie przy każdym komputerze siedzi człowiek i tak dalej, i tak dalej. Podjęliśmy tutaj też temat zakupów, bo o ile dzieci z klas 1-3 przeprowadzają żadnych transakcji, raczej nie przeprowadzają transakcji, chyba że przypadkowo klikają na kup teraz, kiedy tato pójdzie do łazienki albo do kuchni, i wtedy okazuje się, że tato kupił jacht albo, albo nie wiem, wylosował coś zakupił coś na aukcjach owsiaka, to wtedy gorzej. Natomiast de facto, jeżeli już odbywa się ten proces transakcji, zakupów w internecie, to bardziej to dotyczy dzieci mających lat 10 i więcej. Mówimy tutaj już o uzależnieniu internetowym. Wcześniej była mowa bardziej o komputeromanii i takim bardziej śmiesznym podejściu do długiego przesiadywania przy komputerze. Znaczy śmiesznym, poważny temat, aczkolwiek nie możemy cały czas w tym, może tak ogólnie mówiąc, nie możemy zanudzać, no bo jeżeli to nie będzie atrakcyjne, jeżeli to będzie nudne po prostu, to nikt z tego nie skorzysta, a jeżeli skorzysta, to z wielką niechęcią, a to ma być, ten materiał, który przygotowujemy, ma być czymś atrakcyjnym i coś, co pozwoli wytworzyć pewną modę na bezpieczny internet wśród użytkowników, młodych użytkowników internetu. No i teraz, jeśli chodzi o dostępność, to ten kurs w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, już zostanie opublikowany na platformie, w związku z tym będzie można z niego skorzystać. Jesteśmy na etapie produkcji kursu dla gimnazjalistów. Dużo jest tutaj na sali nauczycieli z szkół gimnazjalnych, czyli trochę jest. To opowiem i pokażę na e-learning dla uczniów ze szkoły gimnazjalnej. I tutaj całkowicie odeszliśmy od sieciaków, bo gdybyśmy pokazali netkę, spociaka, IP kompla, to 14-latek może by na lekcji przeszedł ten kurs, ale wręcz byłby to tak zwany czarny PR naszego projektu. Więc stworzyliśmy zadanie dla kursanta, którego celem tego zadania będzie przejście 10 dyżurów jako administrator portalu społecznościowego. Wszystko się będzie działo na wymyślonym przez nas portalu, coś a la Facebook, może nasza klasa, połączenie bardzo realne, współpracujemy też z Pulsem. W każdym razie wszystko ma być bardzo, bardzo realne. Nie możemy to ściemniać, nie możemy powiedzieć, że administrator może przyjść do domu, zapukać i powiedzieć, jeżeli dziecko umieściło zdjęcie w internecie, albo przyjść z policją i powiedzieć, że to zdjęcie musisz usunąć, bo to są nierealne sytuacje. Natomiast wszystko będzie realne, będzie się działo w portalu, na tematy dotyczące komunikatorów, blogów, czatów, cyberprzemocy, uzależnienia, zakupów sieci, no i oczywiście komunikatorów, ale zagrożeń, które niosą ze sobą komunikatory. Oczywiście będziemy pokazywali do tego, że taki sposób internet, jaki faktycznie istnieje, i w naszych materiałach nie chcemy straszyć internetem, bo to nie o to chodzi, żeby mówić dzieciom, że internet jest do niczego i nie można z tego internetu bezpiecznie korzystać. Można, jeżeli się stosuje zasady, które będziemy dostarczali w tym e-learningu.
między innymi. Pokażę Państwu prototyp, który myślę, że bardzo daleko różni się od oryginału naszego pomysłu, ale jest już jakiś taki pomysł na ten kurs. A mógłbym prosić o dźwięk? Nie mogę sobie poradzić z masłą. Masz może do zadania? Proszę bardzo nie zwracać uwagi na jakość, na dźwięk i tak dalej, bo to jest dosłownie przygotowane prawie że na potrzeby właśnie tego dzisiejszego spotkania. Natomiast nie będzie tutaj postaci żadnych, postaci typu ten człowieczek, który był na początku. To, co będzie widział użytkownik kursu, będzie widział portal społecznościowy. Będzie widział różne osoby na tym portalu, różne profile, zakładki w danym profilu, zakładki z filmami, ze zdjęciami, z komentarzami i tak dalej, i tak dalej. No i użytkownik będzie miał swojego szefa, który będzie dzwonił do niego na zasadzie kontaktu na komunikatorze wideo i będzie mu każdego jakby dyżuru przedstawiał jego zadania albo przedstawiał jakieś sytuacje, które zostały mu zgłoszone. Chcemy wykorzystać szczególnie jakby technologicznie animację w połączeniu z filmem. Jakości Skype, jakości YouTube'owej, to co dzieci faktycznie widzą. Ten film będzie poprzerywany, czasem będzie coś trudno zrozumieć, bo tak jak faktycznie czasem bywa. Czasem wejdzie niebieski kolor, czasem żółty, czasem czerwony. No, taki jest internet, bo takie są łącze. Wszystko to jest zlokalizowane na platformie, którą przygotowaliśmy. I nie jest to platforma, która spełnia wszelkie wymogi e-learningowych platform, to znaczy spełnia standardy SCORM, ICC, jeżeli Państwo słyszeli może o takich standardach, bo stwierdziliśmy, że to nam nie jest potrzebne. Potrzebne jest nam narzędzie, które da nam konkretne możliwości. Zamieścić taki kurs da możliwości komunikowania się między użytkownikami, ale tylko w danej grupie, to znaczy w danej klasie, da możliwość komunikowania się nauczyciela z użytkownikami, przypominając im na przykład, że mają jeszcze nieodrobione jakieś tam zajęcia, bo to, co widzi nauczyciel, to nauczyciel ma swój panel administracyjny, widzi, kto się zalogował, na jakim etapie jest, to znaczy ile modułów już przeszedł, ile mu brakuje. To, co się dzieje na końcu takiego kursu, to może zaraz, zanim o tym powiem, to jeszcze powiem o statystykach. Przez pierwsze 2 miesiące działania kursu, jednego pierwszego kursu, 17 tysięcy kursantów skorzystało z tego kursu. Najczęściej były to osoby, dzieci ze szkoły podstawowej klas 4-6, przy czym wynika to raczej z faktu, że nie we wszystkich szkołach informatyka jest realizowana w klasach 1-3, prawda? Nie wiem, czy zgodzicie się Państwo. Natomiast o tyle jest chyba dobra informacja, tak, że w 2009 roku zgodnie z wytycznymi nową podstawą programową będzie już od pierwszej klasy realizowana, więc będzie trochę ta proporcja. Jeżeli kurs adresujemy głównie do dzieci z klas 1-3, no to jednak większość będzie właśnie zarejestrowanych tych dzieci z tej grupy wiekowej, z tej klas. Najwięcej było uczniów ze szkoły podstawowej klas 4-6, około 9 tysięcy, gimnazjum to 6 tysięcy, nauczycieli, Państwo widzą, ponad 500 i rodziców blisko 200. Przy czym oczywiście trudno zweryfikować, czy faktycznie jest to rodzic, bo można się podać w internecie za kogoś innego. Niestety, ale w żaden sposób technologia jeszcze nie jest na tyle umiejętna, żeby móc zweryfikować, czy osoba po drugiej stronie ma 12, czy 20, czy 50 lat.
Ocena tego kursu jest na poziomie czterech, na skali pięciostopniowej na poziomie czwórki. W związku z tym no, można zakładać, że jest to coś atrakcyjnego, ale nie dorównamy, nigdy myślę nie dorównamy, chyba że będziemy mieli budżety milionowe produkcją wydawców gier komputerowych, żeby przygotować coś na wzór, nie wiem, może nie będę używał tutaj nazw gier komputerowych, ale no dobrych bardzo gier platformowych, czy gier, które umożliwiają na, nie wiem, przechodzenie między komnatami, na granie w tą grę z wbudowanym jakby całym wątkiem edukacyjnym przez jakiś tam okres. A jeśli chodzi o statystyki i podział na województwa, to najwięcej dzieci skorzystało z tego kursu z województwa mazowieckiego, blisko 6,5 tysiąca, świętokrzyskie 3 tysiące blisko, blisko 2 tysiące to zachodniopomorskie i łódzkie 1000, proszę? Śląskie, przepraszam. No, państwo są ze Śląska, tak? Śląskie, tak, blisko 3 tysiące osób. A ja z kolei pochodzę z Warmii i Mazur, a stamtąd 23 osoby tylko. I faktycznie nie ma się czym chwalić, ale ta duża dysproporcja, przy czym chcieliśmy dopiero, kiedy wyprodukujemy pakiet kursów, chcieliśmy przeprowadzić kampanię medialną, która by była skierowana do dzieci, a również kampanię, która by skierowana była do państwa jako nauczycieli, wykorzystując do tego wszelkie możliwe środki i przekazy. Spoty telewizyjne, spoty radiowe, reklamy w czasopismach dziecięcych, czasopismach branżowych, jak również bezpośredni kontakt z państwem i wszelkie inne kanały na możliwe dystrybucji, na te informacje, w związku z tym, tak jak dzisiejsze spotkanie, w związku z tym mamy nadzieję, że ta liczba znacznie wzrośnie. Kiedy szukaliśmy serwera, który obsłuży trudno powiedzieć jaką liczbę tak naprawdę, bo dzieci w szkołach podstawowych w Polsce jest blisko chyba 3,5 miliona, prawda? W szkołach gimnazjalnych blisko 1,5 miliona, ale nie, myślę, że żaden portal nie jest w stanie, może te największe, obsłużyć taką liczbę użytkowników, ale znaleźliśmy taki serwer i świetnie obsłużył, nic się nie wiesza, nic nie... Jedyny mankament, który teraz już usprawniliśmy, to to, że jeżeli jest słabe łącze i dziecko musi czekać minutę czy dwie, to będzie miało na ten czas oczekiwania dostarczoną fajną gierkę, również gierkę edukacyjną. Po tych dwóch minutach będzie korzystało z konkretnego modułu. Po przeprowadzeniu zajęć nauczyciel otrzymuje certyfikat, który jest generowany na podstawie ilości jakby uczniów, którzy zostali przypisani do danego nauczyciela. Odbywa się proces rejestracji ucznia, nauczyciela, rodzica. Jeżeli nauczyciel chce przeprowadzić zajęcia w swojej szkole, najpierw on się rejestruje, otrzymuje specjalny kod, który przekazuje swoim dzieciom, czy dzieciom w szkole oczywiście. I ci wszyscy uczniowie, którzy realizują te zajęcia, przechodzą ten kurs, to są przypisywani do danego nauczyciela i ta liczba uczniów jest umieszczana w certyfikacie. Dzieci otrzymują dyplom, młodsze dzieci dyplom ze szkoły podstawowej, starsze dzieci otrzymują również kodeks zasad postępowania, które to zasady są akceptowane przez nie same. One się podpisują pod tym, w związku z tym to jest coś, co zostaje i mogą można sobie nie wiem, zawiesić przy komputerze na przykład. I na zakończenie chciałem państwu puścić kawałek kursu właśnie dla dzieci. To jest przykładowa sekwencja kursu, się pomyliłem, bo to nie klas 1-3, tylko klas 4-6. To jest tak przestrzeń, jak państwo niektórzy są zorientowani, na przykład kreskówka dzieje się w megacentrum zabezpieczeń i to jest takie megacentrum zabezpieczeń. Zadaniem użytkownika jest znaleźć dysk wiedzy, więc szuka takiego dysku, czyli po prostu miejsca, które jest aktywne. Jak już znajdzie, to klika i wchodzi. Następuje identyfikacja. Wam. Czy już mogę wytłumaczyć, na czym będzie polegała zabawa? No, czekam. Za chwilę na ekranie
pojawi się po kolei 5 pytań. Na każde pytanie będą 2 odpowiedzi. Jedna jest bezpieczna. Druga ujawnia ważne informacje prywatne, co może być źródłem kłopotów. Wybierz tę odpowiedź, której powinien udzielić spociak, aby nie wpaść w tarapaty. Jak się nazywasz? Mów mi wuju. Nazywam się spociak. Jak państwo myślą, która odpowiedź jest prawidłowa i bezpieczna? Pierwsza, mów mi wuju. Brawo! Ile masz lat? Mam 9 lat. Tyle co święty Mikołaj, jak był w moim wieku. Brawo! Gdzie mieszkasz? W Disneylandzie. Mieszkam w Kielcach. A sprawdzimy teraz, co by się zadziało, kiedybyśmy wybrali błędną odpowiedź. W sieci nie podajemy adresu. Brawo! Jak wyglądasz? Jestem blondynem i noszę bluzę z kapturem. Podchodzę do okna, otwieram je i wyglądam. Brawo! Z kim mieszkasz? Mieszkam z mamą, tatą i młodszą siostrą. Tajemnica państwowa. I zanim odpowiem, jeszcze powiem, że jest to dosyć, jak zauważyliśmy, kontrowersyjne. My przygotowaliśmy z rok temu kampanię, która brzmiała, czy hasło tej kampanii, na niebezpieczne pytania udzielę bezpiecznych odpowiedzi. Są osoby, które mówią, że lepiej całkowicie nie odpowiadać, zignorować i nie reagować na jakiekolwiek zaczepki, jakiekolwiek pytania. Ale można też w taki sposób śmieszny, taki trochę... Poproś nauczyciela lub rodzica o pomoc. Poproszę nauczycieli, bo chyba ich jest tutaj dużo, prawda? No tak, jest to jednorazowa odpowiedź. Jakby mówimy dzieciom, że to nie jest tak, że prowadzimy dalej dyskusję, jest fajna zabawa, bo to nie o to chodzi. Bo często jest tak, że najpierw dzieci to wszystko traktują jak zabawę, a potem, kiedy osoba z drugiej strony zaczyna bardziej atakować, bądź zaczyna przedstawiać informacje z życia danego dziecka, to to dziecko zaczyna się denerwować, nie wie, co się dzieje. A gdzie te informacje są podawane? Podawane są na blogach na przykład, często spotykanych. Podawane są w różnych miejscach, co to się dzieje w domu. Poproś nauczyciela lub rodzica o pomoc. To, co się dzieje w domu, jest jasno opisywane na blogach. W związku z tym mieliśmy wiele takich przypadków zgłoszeń, że rodzice czy też młodzi internauci zgłaszali nam takie sytuacje, kiedy to najpierw było fajnie, śmiesznie, a potem, kiedy ta osoba zaczęła mówić, że dużo wie na jej temat i wymieniać konkretne informacje. Z małego miasta pochodziła ta dziewczynka, konkretne informacje o tym, o tej osobie, jak również konkretne informacje na temat tego, poproś, że... Poproś nauczyciela lub rodzica o pomoc. Że w grupie, jakby w kręgu zainteresowania tą dziewczynką jest również ksiądz, który się nazywa tak i tak, bo oczywiście na stronach parafii był podane imię i nazwisko proboszcza, że jest również policja i komendant i takie imię. Mała miejscowość, ta dziewczynka wszystkich znała i się przestraszyła, nie wiedziała, co się dzieje, bo skąd ta osoba zna tak dużo informacji na jej temat, na temat jej otoczenia, przestrzeni, zdenerwowała się. Natomiast skąd? No z internetu, z tego miejsca. Poproś nauczyciela lub rodzica o pomoc. Się potocznie mówi, tak, trzeba kogoś zgooglować albo prześledzić internet, bo na naszej klasie pewnie są zdjęcia, więc zobaczymy, jak ta osoba wygląda, ile, jak nie ma profilu zabezpieczonego, ile, gdzie mieszka, bo pewnie są zdjęcia mieszkania, zdjęcia dzieci i tak dalej, i tak dalej. To są starsze osoby, młodsze również zostawiają w sieci po sobie takie ślady. Tajemnica państwowa. Brawo! I ten moduł jeszcze trwa tych minut więcej. Należy uważać z podawaniem swoich danych osobowych osobom znanym wyłącznie z sieci, bo może... Przepraszam bardzo. To wszystko z mojej strony. Zachęcam bardzo państwa do odwiedzenia zarówno strony sieciaki.pl, jak również e-learning dziecko w sieci.pl z nowym wcieleniem. Nie powiedziałem jeszcze o kursach skierowanych do nauczycieli, do rodziców. Myślę, że poprzednie sesje pokazały, jakie są możliwości teraz internetowe, że można, chcemy przygotować coś podobnego, umieścić aktora, nagrać filmy z użytkownikami internetu młodymi, żeby
rodzic mógł obejrzeć, zresztą już nagraliśmy takie filmy, obejrzeć, zobaczyć, co dzieci robią w internecie, z czego korzystają, bo często rodzic nie chce pytać swojego dziecka, co robi w internecie, bo boi się stracić autorytet, natomiast woli żyć w niewiedzy, dziecko jest bezpieczne przy komputerze. Chcemy taki kurs dostarczyć, przekazać, co dzieci robią w internecie tak naprawdę w obecnych czasach. Dziękuję bardzo. Thank you very much Bardzo dziękuję. Dla mnie to była bardzo interesująca i pouczająca prezentacja. Na witrynie też, jak rozumiem, jest bardzo wiele informacji, z którymi warto się zapoznać. Prawdopodobnie nie znam polskiego na tyle, żeby tę witrynę przeczytać, ale postaram się.